Coraz więcej osób niepełnosprawnych korzysta z komunikacji miejskiej. Sprawdzimy, jakie napotkają przeszkody, a jakie ułatwienia w środkach transportu publicznego. W Polsce żyje blisko 6 milionów osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że ponad 50% z nich korzysta regularnie z komunikacji miejskiej. Niepełnosprawni dojeżdżają środkami transportu publicznego do pracy, szkół, uczelni, zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków i gabinetów rehabilitacyjnych. Produkowane w Polsce pojazdy szynowe posiadają udogodnienia dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Na ich wyposażeniu znajduje się automatyczna rampa umożliwiająca wjazd do wnętrza wagonu, wolna przestrzeń na wózek oraz specjalne oparcie wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Podobne udogodnienia stosowane są w autobusach. Wewnątrz nie ma stopni, wejście znajduje się na wysokości 32 cm od jezdni i może zostać obniżone dodatkowo o 7 cm. Kierowca za pomocą tzw. funkcji przyklęku przechyla autobus na prawą stronę, co umożliwia bezproblemowe wejście na jego pokład. Na wyposażeniu każdego autobusu i tramwaju znajduje się rampa dla osób poruszających się na wózku. Urządzenie może być obsługiwane ręcznie albo automatycznie za pomocą przycisku na pulpicie kierowcy lub motorniczego. Na pulpicie znajdują się podświetlane przyciski informujące prowadzącego pojazd, że osoba niepełnosprawna chce do niego wsiąść lub wysiąść. Środkowa część autobusów, tramwajów i jednostek szybkiej kolei miejskiej została zaadaptowana na potrzeby osób poruszających się na wózku. Przy szybie znajduje się stabilne oparcie wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Dzięki tej funkcji pasażer z niepełnosprawnością może zaparkować wózek i bezpiecznie dojechać do celu. Pojazdy komunikacji miejskiej posiadają również wiele udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących. Przyciski na zewnątrz i wewnątrz zostały opatrzone napisami w Braille'u. W każdym modelu znajduje się też system komunikacji głosowej. Lektor powoli i z odpowiednim akcentem podaje informacje, na jakim przystanku wkrótce zatrzyma się pojazd. Następna stacja, Warszawa Zachodnia. Głosu do nagrania komunikatów w jednostkach szybkiej kolei miejskiej użyczył Maciej Gudowski. To była propozycja ze strony kolei. Oni zadzwonili do mnie, spytali, czy chciałbym to zrobić. Ja powiedziałem, że oczywiście jak najbardziej tak. Przystanek Warszawa Ani. Trasa czasowo zmieniona. Ten pomysł pomaga wszystkim, bo jest to precyzyjna informacja, w którym miejscu jest pociąg i gdzie będzie za chwilę, a szczególnie osobom niewidomym, bo w tym momencie odpada konieczność, aby taka osoba dopytywała się w czasie jazdy, jaka stacja jest teraz i jaka będzie za chwileczkę. Myślę, że to stanowi o komforcie podróżowania takich osób. Jest to bardzo ważne. Myślę, że po pierwsze to decyduje o tym, kto powinien to robić, zleceniodawca. I tu się trzeba zdać na jego doświadczenie i wyczucie, bo to on podejmuje decyzję, on jest gospodarzem tego, on tym rządzi. Natomiast no, oczywiście lepiej, jeśli to zrobi zawodowiec, bo mamy wtedy gwarancję, że towar będzie wyższy, jeżeli nie najwyższej próby. To było coś wspaniałego. Pierwszy raz w życiu to robiłem. Potem jeszcze zdarzyło mi się to robić ponownie drugi raz, uzupełnienie, doczytywanie stacji. I to było coś niesamowitego. Nowe po prostu doświadczenie zawodowe. Jeżeli się czyta 30 stacji czy 40, to może to się wydać monotonne, ale nie no, trzeba się wspiąć troszeczkę na wyżyny swojego profesjonalizmu i oddać to tak, żeby to było fajne i dobrze zrobione. Gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia, powtórzenia tego, jestem chętny, proszę bardzo, pomogę. Przystanek PKP Gocławek. Przystanek na żądanie. W autobusach i tramwajach, w których również wprowadzono system informacji pasażerskiej, usłyszymy głos Tomasza Knapika. Miałem mistrza i nauczyciela, który to Ksawery Jasiński przecież zapowiedział dla metra, stary warszawianin, więc postanowiłem, dlaczego nie. No, to był jakiś zresztą casting, na to parę głosów spróbowali, wybrali mnie, no i nie widzę w tym nic zdrożnego, nawet mi się to podoba. Zawsze myślałem, że ja znam Warszawę. Okazało się, że są ulice, o których nie słyszałem. W ogóle pierwszy chciałem sprawdzać planie ulic. Jaka to ulica? No nie wiem, w tej chwili nie przypomnę sobie jakie. Mało tego, miałem też masę wątpliwości, jak czytać, bo to było na przykład jakiegoś tam, no Francesco Nullo czy coś, to wiem, ale jakiegoś właśnie obce jakieś nazwisko i zupełnie nie wiem, no więc to natknąłem się na masę takich właśnie przeszkód technicznych, grając te przystanki. Przy samym nagraniu wpadek nie było, natomiast później były poprawki.
często, że ja nie tak przeczytałem, czy nie tak zaakcentowałem. Nie wiem dlaczego, bo powiedziałem, że kino femina, na przykład zamiast femina po prostu. Ale to nie wiem, skąd mi się to wzięło, no tak jakoś powiedziałem. Więc poprawek było do tego mnóstwo. No i dogrywki, bo co nowa trasa, to jakieś właśnie przystanki. Zresztą tam nie tylko chodzi o ulicę, tam jest też, że na przykład przystanek tam SGGW coś, albo przystanek fabryka tam wyrobów jakichś tam z proszków spiekanych i tak dalej. Bo po prostu no, to się kojarzy z miejscem, więc no, nie jest ulica, tylko przystanek no, jakiś tam zatytułowany. Ktoś mi mówił, że ja jestem ze wsi, a nie z Warszawy, bo byłem opóźniony o dwie ulice, czy o dwa przystanki. Czyli był przy smyku, zatrzymał się, prawda, autobus na przystanku, a ja oświadczyłem, że to jest hotel Polonia właśnie, albo Most Poniatowskiego. No to już nie moja wina naprawdę, więc tylko po prostu jakoś coś aparatura zawiodła. Ten system na pewno stanowi ogromne ułatwienie dla osób niewidomych, dla osób niepełnosprawnych, ale i dla każdego, który przyjedzie do Warszawy i nie wie, nie zna przystanków, nie zna tej linii, a znajomy powiedział, wysiądziesz na przystanku tam jakimś tam i tak dalej i on wtedy słucha. Bo no, są w autobusach tabliczki informacyjne o trasie, ale też takie z grubsza, więc to jest uważam bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Najważniejszą taką rzeczą w wygodnym podróżowaniu, bezpiecznym, to jest relacja międzyludzka. To jest między osobą podróżującą, osobą niepełnosprawną, a obsługą taboru. Jeśli chodzi o transport dla osób niepełnosprawnych w Warszawie, wydaje mi się, że jest on na bardzo wysokim poziomie. Jest dużo udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Bardziej takich przeszkód szukałbym w infrastrukturze miejskiej niż w samym taborze transportowym. Natomiast i kolej miejska, i tramwaj, i autobus wydaje się być dobrym środkiem transportu dla osoby niepełnosprawnej. Obecnie najwięcej pojazdów niskopodłogowych jeździ w Warszawie i Poznaniu. Flotę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych posiadają też m.in. przewoźnicy z Leszna, Olsztyna, Łodzi, Krakowa i Gdańska. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia i montaż. Producenci. Czytał Maciej Gudowski.